Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na żywo. Ja nazywam się Wojciech Wesołowski i ze mną jest kto? Paweł Grzech, witam serdecznie. Dzisiaj co Prze robimy? Przegląd dram internetowych? Być może. <grystanie> <grystanie> Dzisiaj jak zwykle luźne rozmowy o marketingu internetowym. Zaczynamy taki wspólny cykl z Pawłem. Dzisiaj jeszcze troszkę porozmawiamy o promocji Twojego przede wszystkim biznesu w internecie. Bo rozmawiamy o tym, co warto zrobić, na czym warto się skupić, w jaki sposób promować. Ja wczoraj też na swojej jakby Facebooku i na swoim, na swoim kanale na YouTubie robiłem dość ciekawy materiał na temat, na temat budowania własnego wizerunku. Na, fejsie, na Facebooku. Tak, tak. I cały czas twierdzę, że Takim podstawowym elementem, który gdzieś tam możemy wypromować się dość szybko, jest własny wizerunek. I nic tak nie, nie skutkuje, nic tak nie daje efekty, jeśli mamy własny wizerunek. Ale oprócz własnego wizerunku, no bardzo Wam to co też wczoraj podkreślałem, jest to, byśmy mieli jakieś zawołanie do akcji. Tak, byśmy gdzieś byli cały czas gdzieś w działaniu, byśmy mogli dać jakąś prezent, dać jakąś wiedzę, dać yy, osobom. Coś, co mogą pobrać, odebrać, czego się nauczyć. I za chwilkę też do tego wrócimy, bo pokażemy Wam, jaki mamy prezent dla, dla Was, o jakie wartości, ale się troszeczkę też porozmawiamy być może o listach mailingowych, być może o Biznes Akademii. Zachęcimy Was do tego, by się dołączyli do, do, do naszej Akademii, byście mogli się rozwijać razem z nami. Przypomnę jeszcze tylko, tylko tyle, że te wszystkie audycje są na naszych, po pierwsze na naszych fanpage'ach, po drugie na naszych obydwu kanałach na YouTube się pokażą jako materiały dodatkowe, bonusowe. I wszystkie te materiały, które nakręcamy, to są materiały, które są zrobione w ramach kampanii właśnie E-Business Akademia i mojego projektu Kuźnia Liderów, na który Was serdecznie już dzisiaj. Musimy robić jakąś stałą chyba godzinę, nie? Jakąś stałą godzinę, stały dzień, żeby nie żeby je puszczać. Takie no, krótkie no. rozmowy. Może może kogoś zaprosimy jeszcze do rozmowy. Pomyślimy, myślę, że to będą audycje takie, na pewno w tej chwili będą co tydzień, być może to będą piątkowe takie audycje, ale postaramy się robić to dość częściej. Chciałem wam też. Raz dziennie. Tak, chciałbym wam też nadmienić, że w ramach Epis Academy mamy co piąte takie spotkania z osobami, które dołączyły do Akademii, które działają z nami, gdzie można zadać dowolne pytania, które staramy się odpowiedzieć, ukierunkować, pokazać wam, w jaki sposób możecie za pomocą akademii, zarabiać, że tak powiem, na tych kontaktach, które wam mówią nie, tak? czyli na, 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 na tym wszystkim, co wam się nie udało. Czyli jeśli macie jakiś własny projekt, macie własny, własny projekt, który promujecie, a część osób nie chce przystąpić do waszego projektu na przykład z różnych powodów. Akurat my działamy w branży soft marketingu, więc też mamy własny jeszcze produkt oprócz akademii. I jeśli ktoś nie chce do nas na przykład dołączyć w ramach tego projektu, zawsze proponujemy mu coś w zamian, czyli proponujemy mu taką prezent od nas. I ten prezent na przykład są poradniki, które od nas może odebrać. I jeszcze taki w ramach w tej współpracy zapraszamy go do tego, by uczył się marketingu właśnie naszej akademii, by dołączył do nas, dołączył, stał się ekspertem, zaczął działać prawidłowo zaczął budować mocny swój wizerunek, działać prawidłowo na Facebooku. Tego właśnie uczymy. I to jest taki produkt, który jest neutralny dla branży, jeśli chodzi o branżę właśnie MRM czy soft marketingu, czy branży programów partnerskich. I teraz chciałem się Tobie zadać takie pytanie, czy Ty masz własny produkt, który możesz właśnie w taki sposób promować lub który możesz rozdać człowie drugiemu człowiekowi, który jest neutralny na Twojej branży. To jest takie pytanie, bo pokażemy Ci, że w Akademii możesz takie mieć produkty, możesz je rozdawać i możesz przy okazji budować ten swój własny wizerunek i zawsze rozdać prezent. Paweł, co właśnie przygotowałeś? Szczegół, właśnie szczególnie chciałem do tego nawiązać. Szczególnie jak masz rozmowę np. biznesową, czy to trójstronną, czy z jakimś liderem i robicie prezentację swojego biznesu, robisz, nie? I dana osoba nie chce dołączyć, to właśnie tutaj może wskoczyć Akademia. Czyli dziękuję tej sobie fajnie, że poświęciłeś mi czas. Czy chcesz odebrać nasze prezenty, jakieś tam dwa prezenty w postaci od mojego wspólnika, Paweł grzechowicz bo Jak jesteś w akademii, to jesteśmy wspólnikami. Czy chcesz odebrać w prezencie takie dwa poradniki, które ci nauczą, krok po kroku budować swój własny biznes w internecie? Nie? I wysyłasz link. I ta osoba, jak się zapisuje do akademii wtedy i cię już nic nie interesuje. to już idziesz dalej, robisz dalej, rozmawiać rozmawia z kolejnymi osobami, kolejnym osobom prezentujesz swój biznes. A jak ta osoba sobie te, te poradniki pobierze, zapisze się na listę, to my wtedy robimy wszystko to. Żeby ona też dołączyła do nas do akademii. Jak dołączy, ty dostajesz 50% z abonamentu Akademii. Plus dodatkowo, w akademii mamy wizytówkę i ty na tej wizytówce, to jest taka strona po prostu wizytówkowa, tak ją nazwaliśmy, może być roboczo, i ty na tej swojej wizytówce ustawiasz prezentację swojego, własne, swojego własne, własnego biznesu MLM. I my wtedy. Tej osobie, którą ty poleciłeś, z jednej strony zarabiasz 50% prowizji, z drugiej strony my też tej osobie pokazujemy tą twoją wizytówkę, a ty na wizytówce masz tu biznes MLM, nie? I tak można też w pewien sposób, w prosty sposób właśnie wykorzystać Akademię. Jeśli masz rozmowę z kimś o swoim biznesie, prezentację robisz, ona nie chce dołączyć, to jej proponujesz w ramach, w ramach tego, że skorzystała, że przyszła na spotkanie, że poświęciła czas, to jako bonus weź sobie dwa poradniki, pobierz, poczytaj, naucz się w tym biznesie podawać w internecie, za pomocą lejków sprzedażowych, kampanii e-mail, Mediów społecznościowych. I wysyłasz, ona dostaje to, jak, jak ona chce, zapisuje się i my wtedy już działamy dalej, żebyś y, mógł do, zrobić dodatkowo. Nie? Czy nie, nie było tak, jak to się mówi, straconego czasu, nie? Bo wiadomo, jak działamy w branży MLM, no to nie dołączy? 100%, 100 osób do ciebie, nie? Z którymi rozmawiasz? Ile to jest tak? Na, średnia, nawet nawet, nawet powiem, że 90% kontaktów, to są te kontakty, które mówią "nie", tak... nie tak? Które Taka mówią średnia, nie. Była, nie? Chyba jakoś średnia jest tak. Około 10% jesteśmy w stanie uzyskać, czyli na 10 dobrze prowadzonych rozmów jedna osoba powinna być w twoim projekcie. A e, właśnie, ale to jest jedna, ważna te... sprawa, z tymi 9. No. jak ktoś mówi "nie", do tego biznesu MLM, to nie znaczy, że on nie chce dołączyć. Tylko w tym momencie, akurat teraz, może być coś takiego, że to nie jest jego czas, po prostu. Że w tym momencie on akurat teraz niczego nie szuka, może później, może za pół roku i tak dalej, ale jak jest już na liście zapisany u nas w akademii, my cały czas mu się przypominamy. Nie? I może on podejmie decyzję, nie wiem, za pół roku, za rok. My tak często tak sprawdzamy statystyki, nawet jeśli chodzi o akademię, to nieraz na 150 wysłanych maili do jednej osoby, ona dopiero po tych 150 mailach dołączyła do akademii, na przykład, nie? Jak sprawdzam sobie statystyki, tak miałem kilka osób z rzędu, tak. Jednej osobie wysyłałem 130 e maili, to nie w jeden dzień, nie to na przestrzeni, na przestrzeni kilku lat to wyszło, na, na, na roku, czasami dwa lata to było. Czy osoba była dwa lata na przykład na liście, czytała maile, nic w tym czasie nie zrobiła? Dopiero po tych dwóch latach podjęła decyzję, bo to był ten czas, to był właśnie ten moment. Nie? Dlatego to jest takie ważne, by w takim stałym kontakcie. Witaj, witaj. Pamiętajcie że my to, też uczymy, uczymy, zawsze, że człowiek musi zobaczyć kilkanaście razy impresję twojego biznesu, tak, czyli musimy mu kilka razy pokazać to co my robimy. Wiadomo, że dzisiaj w internecie jest mnóstwo mnóstwo projektów. Mnóstwo jest też jest też łamu, tak? I mnóstwo jest oszustów. I dzisiaj ludzie troszeczkę się boją. Kiedyś było o wiele łatwiej, to to od razu przyznam. Mnie tego dzięki, było też, nie? Tak, i dzięki temu, że Ty wartościowo budujesz, dzielisz się tą wartością, że właśnie budujesz swój własny wizerunek, że pokazujesz na Facebooku to, co robisz, pokazujesz to, co działasz, dajesz merytoryczną treść, dajesz wiedzę ludziom, ludzie zaczynają nabierać do Ciebie zaufania i wtedy jest takie łatwe podłoże do tego, by oni zaufali, tobie przystąpili do, do dzisiaj do projektu. I, i też chcę po powiedzieć troszeczkę o, o tej byle jakości, bo dzisiaj mnóstwo osób też jakby po części nie chcę tego maila, bo nauczyli się tego, że jak sobie na jakąś listę, to dostają dosłownie chłam, tak, czyli dostają poradnik, który, nie wiem, jest na jednej stronie, a cztery jest, nie wiem... To nawet mówiłeś, nie? że taki dostałeś o poradnik, nie? Tak, na dwóch tak, 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 ten... tak, że było ogromne... Treści. Tak, ogromne były obietnice. Ja powiem szczerze, landing page miał większej wartości, znaczy miał więcej napisanej treści no. niż poradnik, który otrzymałem w zamian za zapisy na listę. Czyli tak to nie wygląda. Ja pozwólcie wam, zrobię tak szybciutko podgląd ekranu. Abyście sobie zobaczyli. Mam nadzieję, że widać i to jest pogląd rano. To, to są nasze nasze podręczniki, nasze, nasze poradniki, a wręcz poradniki Pawła Grzechaty, autorem tych poradników. I to są wszystkie poradniki, które my piszemy. To, to jest prawie 100 stron wiedzy, tak? Niektóre mają nawet powyżej 100 stron. To nie jest poradnik, który macie dwie kartki napisane na kolanie. To jest wszystko przemyślane, to jest cała strategia. Wszystko do tej pory, co się nauczyliśmy, jest zamknięty w jednych poradnikach i Większość naszych poradników, które piszemy, to są bardzo wartościowe treści, solidna wiedza. Oparta na przykładach, oparta jest na tym, co zrobiliśmy, dokąd doszliśmy, w jaki sposób my to budujemy, w jaki sposób tworzymy. Szczególnie ja lubię zajmować się e-mail marketingiem. Uważam, że cały czas budowanie listy mailingowej, budowanie właśnie wizerunku poprzez listę mailingową jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może być dzisiaj na rynku. Bardzo prosty przykład. Dzisiaj rozmawiałem z jedną z naszych klientek, z uczestniczką w akademii, która zajmuje się akurat odchudzaniem. Ma bardzo fajny wynik, bo poprzez swoje produkty i poprzez to, co zrobiła, straciła do sporo wagi. Czyli ma takie piękne zdjęcie, gdzie przed i po, czyli taki dowód społeczny, że już jest. Ma już w zespole kolejne dowody społeczne i też się bardzo namawiam, by nagrała takich siedem lekcji, w jaki sposób właśnie doszło do tego wyniku. Troszeczkę o odchudzaniu, troszeczkę o darmowych metodach, a później pokazała to, co u niej zadziałało bo zasada jest jedna, najpierw daj, daj, daj za darmo, czyli da kilkanaście porad za darmo, jak rzucić wagę, a potem pokażę, bo wiadomo, że ci ludzie też nie mają czasu na to, by, by na przykład przygotowywać posiłki, by robić coś, bo dzisiaj jest takie tempo, mają dzieci, rodziny, praca, inne zajęcia, to pokażę, jak po prostu przyspieszyć ten proces dzięki produktowi, który ona używa. I to teraz zyska? Pamiętaj na przykład, jeśli sobie nagra takie, takie spotkania, my jej też pokażemy w ramach Akademii Pomogę, jej taką kampanię Ustawić, ma też w akademii gotowe, gotowe tunele, gotowe przykłady maili, ma też gotowe produkty, jeśli by chciała, ale ona chce też stworzyć własną, jakby kampanię, no to wtedy naucz taką osobę, czyli pokaże jej poprzez na przykład 7 materiałów wideo, kim tak naprawdę jest, jak ma w głowie poukładane, co myśli yy, i pozwoli, jakby swoim yy, przyszłym osobom, które zapiszą się na listę mailingową, troszeczkę się bliżej poznać. tak I później będzie jej łatwiej sprzedać produkt docelowy, czyli sprzedać. Akurat to jest kuracja odchudzająca, czyli sprzedać jakiś produkt, który pozwoli po prostu w bardzo bezpieczny sposób stracić na wadze, tak? Stracić na, na wadze. Nawet dzisiaj mieliśmy taką dyskusję na Akademii właśnie o tym, że jest mnóstwo produktów, które, które szkodzą organizmowi, więc też jest to ważne, jaka firma wybrać, że to była firma sprawdzona. Akurat ta osoba sprzedaje suplementy bardzo dobrej firmy, bardzo znanej firmy na rynku, która jest bardzo długo na rynku, która ma wszystko przebadane, więc jakby jest to też bezpieczne dla jej przyszłych klientów. Ale chcemy właśnie wrócić do tego, żeby bardzo mocno budować swój i bardzo zbudować swoją markę osobistą i tego też uczymy w Akademii. Pamiętajcie, że oprócz tego, że dostaniecie poradniki, dostaniecie taką ofertę, gdzie będziecie mogli po prostu sobie przetestować całą Akademię, całą wiedzę w Akademii, to co zawiera Akademię, za 1 zł na, na, na 7 dni. A jeśli decydujecie się na abonament w Akademii, który też nie jest drogi, bo kosztują 41 zł miesięcznie, w cenie tej macie raz w miesiącu konsultację, która sama konsultacja jest warta 91 zł normalnie sprzedaje, gdzie pomogę Ci osobiście poukładać całą strategię Twojego biznesu, poukładać wszystko, w jaki sposób powinien się promować w internecie, po to, by mieć efekty, po to, by mieć wyniki. Za chwilę pokażę Ci też, żeby to nie być głosową, na chwilę wyłączę. Zaloguję się na swojej poczcie, bo chcę Ci pokazać też, jak to wygląda u nas. Za chwilkę postaram się wylistować sobie pewne rzeczy na spoczcie. Na, na to będzie. Na twoje konto wpłynęła. Tutaj powinno być. Ok, zrobię Wam jeszcze raz podgląd ekranu. Bo przede wszystkim jesteśmy praktykami, nie teoretykami, i to jest dla mnie też ważne, że jak czegoś uczymy, to po prostu musimy też pewne rzeczy robić. I chciałem Wam pokazać takie wyniki. To są wyniki z wpływów z akademii, z jednej z moich jakby. Rzeczy, których robimy. I zobacz, dzisiaj przed chwilką dosłownie jest 12.51 wpłynęła jakaś płatność. Tak, wczoraj to mamy trujeczkę. wczoraj były trzy płatności. Tu była jedna, tu była tam kolejna płatność wczoraj, tak? Jedna. 251, 243, 23 jedna, 21, .2, tak? Prawie codziennie w dzień I 50. Przerwę, ja ważna mhm. rzecz. Tu praktycznie nie ma uruchomionej tej reklamy jeszcze kampanii, tylko była taka testowana kampania płatna na Facebooku, nie za 30 zł, na, ile to było na 5 dni. I jest to też budowane na małej liście adresowej, nie? Na tej liście adresowej na nie ma tysiące osób chyba. Tak, my pewne rzeczy jakby na cały czas ten. testujemy. Jak to, to wszystko się dzieje tak. na małych, to jest właśnie, jeszcze, sorry, jeszcze ci bo ludzie myślą, że muszą mieć wielkie listy adresowe, żeby budować wielkie listy i tak dalej. Na małych listach adresowych, ale dobrze stargetowanych, czyli żeby było tam. Te osoby, które chcę, żeby tam były, żeby tą ofertę do tych osób, do odpowiednich osób nie stawiać ze swoją ofertą. Czy jak, nie wiem, uczy odchudzania, to żeby tam były osoby, które chcą się odchudzić, na przykład, nie? Jak jest taka lista dobrze zbudowana, to nie musi mieć wielkiej listy, ale żeby to była po prostu lista osób, które tam chcą być na tej liście, nie? I wtedy to może fajnie działać. Czyli nie musi mieć ogromnych list żadnych, nie? Hmm, pamiętaj, że też lista adresowa ma służyć troszeczkę jak, jak te sito, żeby tak się poznać czyli tak, po pierwsze jako poznać, po drugie ma, 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 ma działać jako sito, czyli ma oddzielać te osoby, które kompletnie są zainteresowane tematem do tych osób, które są zainteresowane tematem. Tak, to jest taki też kolejny aspekt listy, bo nikt ci nie poda adresu e-mail. Tylko po to, żeby Ci podać adres e-mail. Tak? Jeśli ktoś nie jest zainteresowany, na przykład jak ja robiliśmy taką kampanię testową, gdzie dałem bardzo ogólną liczbę zainteresowań, pomimo to mieliśmy tych troszeczkę poradników, żeśmy rozdali, była 10% konwersja, to jakbym zawężył tą grupę docelową do osób, które bardziej zainteresowane są rozwojem, bardziej są zainteresowane marketingiem, ta konwersja była jeszcze większa. Ale właśnie takie listy mailingowe pozwalają Ci. Tak działa, w taki sposób, że na przykład rozmawiasz już tylko i wyłącznie z osobami lub z klientami, którzy prawie powiedzieli ci tak, bo na przykład prześli pewien tunel, zobaczyli, co im oferuje, zobaczyli, jakie masz materiały, i na przykład na końcu, w którymś tam na przykład kolejce odsyłasz ich do wypełnienia ankiety, na przykład biznesowej, i już wiesz, że ta osoba. Wypełniła tą ankietę biznesową, to można powiedzieć, już z jedną nogą w Twoim projekcie, bo była na tyle zainteresowana, że pozwoliła sobie na to, że udzieliła Ci kolejnych danych osobowych, na przykład podała Ci numer telefonu i Czyli widać, że była zainteresowana tematem. Czyli czasami jest tak, że jeśli nie przedziałamy na Facebooku, i to właśnie był ten przykład dzisiaj osoby, która, która zajmowała się tym odchudzaniem. Wrócę do tej osoby, bo dzisiaj była bardzo fajna rozmowa, miałem po 11 godzinie i ona dała taki post na Facebooku, gdzie wiecie, gdzie dała swój tam przykład przed i po, tak, czyli załóżmy bardzo dużo straciła tej wadze, wrócę do tego tematu i ta miała no, setki lajków, setki lajków, setki komentarzy, ale co się okazało, teraz jeśli by poszła moją metodą, to co my uczymy w akademii, że powinna ta na przykład nad tym mieć jakiś tam prezent do odebrania, żeby ludzie mogli sobie odebrać, to by uniknęła kilkunastu albo nawet więcej. Link w wpisie, nie? O to chodzi, tak, żeby był link tak, w wpisie tak, jakiś, wezwanie tak, do akcji tak, w wpisie, żeby było. Tak, i nawet jak w komentarzach chciałaby odpowiedzieć, żeby działała, słuchaj, widzę, że tam się, się zainteresowany tematem, to pobierz mój darmowy poradnik, zobacz czym się zajmuję, co robię, i dała ten poradnik, bo ona przeprowadziła mnóstwo rozmów, które się okazały, że ludzie jej zalajkowali, tylko dlatego, że poczuli się, że fajny miała wynik, a nie po to, że poczuwali produkt. I teraz mogłaby w bardzo prosty sposób, czyli bardzo szybko, zamiast długo pisać z tymi ludźmi, umawiać się z nimi na spotkania i się dowiedzieć o tym, że wiesz, że yy, ja nie mam problemu z nadwagą, tak, bo jestem szczupłą osobą, szczupą kobietą, się dobrze czuję, nie masz produktu dla mnie. A te osoby tylko przychodziły, dlatego że ona była sympatyczna i nie zapraszała, więc przychodziła. Więc mnóstwo czasu straciła na, na ten około marketing. A teraz zobacz. Jeśli by powiedziała na tym filmie, słuchajcie, jeśli chcecie ten wynik, co ja macie, tej linka, pobierzcie sobie mój darmowy poradnik, oczywiście mogłaby by się dodatkowo odzywać z tych osób, które tam gdzie zalajkowały i napisać, słuchaj, dzięki za lajka, like pamiętaj, tutaj masz ten poradnik, bo chcemy rozdać poradnik, pobierz, jeśli ci się to przyda, tak, bo mam te efekty. Czyli napisać, czyli bardzo krótka wiadomość, nawet mogłaby kopił i wklej, bardzo szybko by sobie to Oczywiście zgodnie z instrukcją na Facebooku bym musiała to robić w różnych interwałach czasowych, żeby nie zaprogramowali tych samych wiadomości, ale mogłaby to szybko zrobić i by te osoby przeszły przez te sito. I tak naprawdę no, umówiłaby się na spotkania tylko z tymi osobami, które byłyby zainteresowane zrzuceniem wagi. Ale jeszcze nawet, jakby nie chciały kupić produktu, cały czas byłyby na liście. I może, tak. nie wiem, za miesiąc, za dwa, albo by do biznesu weszły, może by nie chciały produktu, ale później mogłaby wysłać, ustawić tak kampanię e-mail, że później by wysłała informacje o swoim biznesie. Nie? Tak, szczególnie szczeg szczeg za miesiąc na przykład masz informację, a może chcesz coś dorobić sobie. Tak, szczególnie, jest, że no? to jest produkt, który później można też promować dalej, tak? Czyli budować sieć sprzedaży, sieć kontaktów tak? na na M -M, nie? też tak. MLM, tak? W MLM-ie to jest, zgadza się. Więc to jest łatwość i patrzcie na to, że jeśli to zrobicie prawidłowo w prawidłowy sposób, no to jakby unikacie takiej masy pracy, tak? Bo ona sama stwierdziła, że no, Mnóstwo czasu zajmęło, zajęły te rozmowy, które do niczego nie prowadziły. Od dzisiaj też to, co tutaj powiedzieliśmy, słuchaj, dzisiaj byś kończyła każdą tą rozmowę, byś mogła powiedzieć: OK, to słuchaj, mam dla ciebie prezent, dziękuję cię, poświęcony czas. Jeśli ci się przyda, to odbierz chłopaków, mamy akademię, odbierz ich poradniki. Może to by się w projekcie, który, który robisz, ale po prostu też by nie, nie zajęły to sporo czasu. Oczywiście, czy miała z takiej kampanii takiej ręcznej sprzedaż? Oczywiście też miała tą sprzedaż, ale stwierdziła, że ten czas, który był od momentu puszczenia tego posłu do sprzedaży, to był bardzo Długi czas, mogła w tym czasie robić inne rzeczy, w innym miejscu szukać kolejnych klientów, marketing i zrobić dalej, to troszeczkę dalej tak. Dalej marketing, a to się skupiało na tym, że musiała wszystkim odpisać, po to, by się dowiedzieć, że ktoś nie jest zainteresowany produktem. Więc pamiętajcie, zawołanie do akcji jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że budowanie listy mailingowej jest bardzo ważne. My Was tego nauczymy. Pamiętajcie też, że dzięki temu, że jesteście w akademii, pokażemy Wam, jak część narzędzi, na przykład do tysiąca osób, takich autoresponder, możecie mieć za free. Czyli, no tak, nie, czyli nie płacisz, nie umiesz się tym, znaczy, jakby to, to powiedzieć, nie płaci za naukę wtedy, nie siedzi autoresponder. Skoro masz go za free do tysiąca złotych, zanim zbudujesz listę, będziesz umiał się tym posługiwać i nic za to tak, nie się zapłacić. Tam, nie I Tam tak. i strony swoje budujesz i kampanię można fajnie robić, tym autoresponderze. Też mamy że mo tak, że można powiedzieć, że nawet ta opłata za akademię to i tak ci się zwraca, bo na przykład bo nie płacisz za narzędzia. Tak? Pokażę Ci, jak mieć na przykład część narzędzi po prostu za darmo, czy na przykład w bardzo atrakcyjnych cenach. Akurat ten autoresponder, który my korzystamy, to tysiąca osób na liście jest za darmo. Pamiętaj, że jeśli dobrze targetujesz listę tysiąca osób i zbierzesz tą tysiąc osób, to pierwsze, to minie jakiś czas, zanim nazbierasz tyle osób. Po drugie, taka lista tysiąca osób już powinna ci, ci w portfelu przynieść korzyści, przynieść zyski, już powinni na tym zarabiać, czy na te, jak później wejdziesz na te opłaty, no to już to powinno nie być dla Ciebie problemem w portfelu. Ja jestem takim człowiekiem, który strasznie lubi, znaczy bardzo lubię wydawać rozsądnie pieniądze. Jeśli coś mogę mieć za darmo, tak i, i, i to, to po prostu korzystam z takich ofert, które pozwalają mi na to, żebym zaoszczędził w portfelu. Wiadomo, to jest tak, że jeśli potrzebujemy tych mnóstwo narzędzi, a my sami korzystamy z mnóstwa narzędzi, no to wiadomo, że kilkaset albo nawet czasami kilka tysięcy złotych miesięcznie można wydawać na, na różne narzędzia, na przeróżne narzędzia. I oczywiście, czy my wydajemy? Oczywiście, tak, wydajemy na narzędzia spore pieniądze, wydajemy na systemy spore pieniądze, wydajemy na utrzymanie systemów spore pieniędzy, ale jest taki warunek, zaczynamy już generować dochód i z tych zysków Przeznaczamy część środków na to, by rozwijać swój własny biznes, by móc po prostu pójść dalej, tak? Na początku proponuję ludziom skorzystać z rozwiązań, które mogą być za darmo. Oczywiście edukacja kosztuje, tak? Czyli ty dostajesz od nas szkolenia za kilka tysięcy złotych, śmieszne o abonamencie, plus masz konsultację, która może być już sama ta konsultacja jest wartości prawie 100 złotych a ty ją dostajesz w ramach abonamentu. I pamiętaj, że możesz. Całą plus, spotkania jeszcze, tak, piątkowe, plus spotkania jeszcze. plus spotkania, co gotowe materiały, gotowe poradniki na licencji. Że bierze sobie pobierasz sobie poradnik, na przykład te dwa możesz sobie pobrać, co Wojtek przy pokazał, one też są w takiej wersji, że możesz sobie je pobrać, przerobić pod siebie, swoje linki tam dodać. Mamy też kilkanaście już kampanii e-mail przygotowanych, że je przerabiasz pod swój biznes po prostu, tylko dopasowujesz do siebie. Teraz też kończę jeden poradnik nowy, który też będzie na licencji, o tym jak rozmawiać z ludźmi na przykład i jak ich zachęcać do tego, aby się przyjrzeli twojemu biznesowi. To też będzie poradnik na licencji, ty sobie pobierzesz, i po prostu dodasz tam swoje linki. Plus do tego będzie nowa kampania e-mail, którą też sobie możesz pobrać, przerobić. Czyli chodzi o to, że jak bo jeśli chcesz stworzyć kampanię e-mail od zera, nigdy tego nie robiłeś, to to ci zajmie bardzo dużo czasu. A tak sobie bierzesz gotowe rzeczy, skasasz ten czas do minimum, bierzesz sobie gotową kampanię, albo nawet mamy kilka kampanii, które możesz nawet połączyć nie? ze sobą. Przerabiasz pod swój biznes, masz przykłady stron jak zrobić, krok po kroku i możesz już promować nie? swój biznes za pomocą list mailingowych, kampanii e-mail. I, I też bardzo ważne, zawsze warto ma łączyć. nie? I Facebooka, i kampanię e-mail. A tyle się nauczymy w tym, w Akademii, nie dokładnie. Kolejnym takim bardzo fajnym narzędziem jest na przykład StreamYard, z którego my teraz korzystamy i gdzieś tam nadajemy, bo to jest też łatwość udzielenia jakby robienia liveów po prostu na żywo w bardzo prosty sposób. Odpalasz, one działają i na telefonie, i na, i na każdym komputerze. Pamiętaj też, że StreamYard w tej wersji podstawowej jest za darmo, chociaż dzisiaj też warto zainwestować, warto gdzieś użyć tych narzędzi. Płatnych, tak? Do, do tego byś mógł, byś mógł streamować. No i są tam takie narzędzia, które też będziemy w akademii pomału pomału ci uczyli, czyli jak po prostu rozszerzać ten portfel, z czego korzystać, w jaki sposób budować. My dzisiaj też uważamy, że wideo to jest, no kiedyś coś mówiło o przyszłości, to wiem, że tu już jest teraźniejszość i większość kanałów i większość przekazów medialnych idzie bardzo mocno wideo. Zobacz TikTok, też rozszerza czas. Za chwilę podobne rzeczy, jak które, które są na TikToku. Będą, będą też na Facebooku, tak już Facebook testuje na różnych krajach te krótkie wiadomości tekstowe. Ja nie ukrywam, że się nie do końca odnajduję w takich krótkich treściach. Co nie znaczy, że też nie mamy ekspertów, nie będziemy zapraszali ekspertów do tego, by po prostu udzielali wam informacji o, inny, o innych kanałach. I nawet w ramach Akademii mamy takie wstępne szkolenie, które troszeczkę opowiada o TikToku, które powiada właśnie, jak założyć kanał, jak zacząć przygodę z na przykład z TikTokiem, jak szybko uzyskać mnóstwo obserwujących, w jaki sposób działa TikTok itd. Tak i, tak I to też jest w ramach tego abonamentu wstępnego za gotówkę, możecie sobie zobaczyć. Kochani, będziemy mało kończyć, bo miały być te rozmowy takie do, do 20-paru minut. My Was bardzo zachęcamy do tego, byście w ogóle zaczęli nas obserwować, czy na Facebooku, czy na kanale YouTube, czy, czy po prostu zobaczyli do Akademii, jeśli macie jakiekolwiek pytania, pamiętajcie, ja i Paweł jesteśmy do dyspozycji, wystarczy nas napisać na Messengerze, dać nas do znajomych. Jeśli byście chcieli na przystąpić do Akademii, być może więcej jakiejś informacji się dowiedzieć, być może zobaczyć, jak wygląda środko, zapraszam Was do tego, byście skorzystali z tej oferty na złotówkę, na 7 dni, ona jest bez żadnych zobowiązań, zawsze można wyłączyć ten abonament i po prostu zobaczyć sobie, co jest w środku i sprawdzić dokładnie treści, które rozdajemy. Zapraszam Was, byście też obserwowali nas i cyklicznie przychodzili na spotkania, tak, które gdzieś tam Myślę, że też już niedługo, myślę, że tak w na w jakiś miesiąc czy dwa, będziemy też robili takie spotkania otwarte, będziemy Was informowali i będziemy coraz więcej z wami komunikować i dawali Wam więcej porad. Sprawdź link w opisie, tam możesz też pokazać te poradniki przykładowe. Tam jest w jednym poradniku, nawet są takie całkiem te początki. Jak ja zaczynałem, na przykład jak promowałem, jakie strony używałem, jakie tam były oferty, i tak dalej, Tam masz też przykłady pokazane, przykłady lejków sprzedażowych takie te poradniki były tak naprawdę pisane po to, żeby je sprzedawać. I teraz żałuję, że je rozdaję za darmo, szczerze mówiąc, więc brakuje tych poradników. No, dzisiaj, dzisiaj, też, dzisiaj też nasza klientka zwróciła mi uwagę, że bardzo fajnie napisałeś, ona się tam posługuje się tymi zaczepkami, które napisałeś na Facebooku, czyli przykładem, jak nawiązać relacje z ludźmi, i, i też była bardzo zadowolona, stwierdziła, że sobie to, to jest coś, co używa dzisiaj na co dzień. No I na i prosta jak wykorzystać listę znajomych na Facebooku, żeby promować swój biznes MLM w prosty sposób. Tam jest krótka wiadomość, którą wysyłasz po prostu do ludzi. I to mamy właśnie w Akademii też takie rzeczy. Nie tylko lejki sprzeżowe, ale też jak szukać kontaktów na Facebooku, jak się Facebookiem posługiwać, jak docierać do ludzi na Facebooku, jak z nimi rozmawiać, jak ich przekierowywać na swój biznes. To wszystko znajdziesz w Akademii. I też dodajemy co chwilę nowe materiały, nie? Co miesiąc. Kochani, dziękujemy wam za dzisiejszy krótką krótką. Dajcie w ogóle znać gdzieś tam w komentarzu. Wiem, że czy znajomych naszych, gdzieś tam cię to oglądała. Czy w ogóle taka forma różnych y, rozmów jest dla was? Y, korzystna, czy chcecie w taki, takich uczestniczyć. Mam nadzieję, że pamiętajcie, że jeśli będziemy robić cykliczne, to troszeczkę będzie więcej osób na żywo, będziemy Was informować, być może troszeczkę z wyprzedzeniem, no po to byście też mogli sobie na bieżąco zadawać tam pytanie i postaram się odpowiadać. Ja myślę, że za tydzień to zrobimy takie QA, bo ja mam troszeczkę pytań, które się nazbierały w akademii i po prostu postaramy się Wam na te pytania po prostu w przyszłym tygodniu, wszystko, co się na zbierało, odpowiedzieć. O, widzisz, jeśli macie... Wojciech przyszedł. przyszedł, Wojciech. Tak, widzisz, jeśli Maciek... widzisz jeśli macie... to tak, tak widzę. Jeśli macie jakieś pytania, to ja Was zapraszam, żebyście też napisali do nas na, na Messengerze. I wtedy postaramy się statycznie też odpowiedzieć. Ja mam już taką troszkę listę tych pytań, postaramy się statycznie po prostu podpowiadać na pytania. Szczególnie, że część pytań jest właśnie w akademii, w jaki sposób można korzystać. Być może pokażemy troszkę podgląd, pokażemy też zawartość szkoleń w środku, pokażemy, jaka jest wartość w środku, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, co chcemy dla Was dać i co, w jaki sposób się rozwijać. Też, jeśli macie z czymś problem, tak, gdzieś tam utknęliście, jeśli chodzi o marketing, dajcie nam te pytania, wtedy jest nam łatwiej po prostu tworzyć szkolenia, które będą dla Was po prostu bardziej użyteczne. To co? Trzymajcie się do usłyszenia. Prawdopodobnie w czwartek, nie? Zobaczymy, czwartek albo piątek zrobimy. Tak, nie? czwartek albo piątek będziemy się widzieć ponownie. Trzymajcie się do usłyszenia. Coś... Do zobaczenia w taki na tydzień. Trzymajcie się.